Witam Państwa bardzo serdecznie. Po 8 latach długiego remontu, za moment kończy się remont drogi krajowej nr 91. Pewnie będziemy świadkami otwierania przez prezydenta tejże drogi, wstęgi, przecinania, gratulacje i kwiaty, jak to zazwyczaj bywa przed wyborami samorządowymi. Natomiast, proszę Państwa, jest wiele nieprawidłowości, które w związku z realizacją tego zadania drogi krajowej nr 91 miały miejsce. I myślę, że prezydent nie powinien mieć tutaj powodów do zadowolenia, bo niestety różnego rodzaju organa kontrolne, które sprawdzały wykonawstwo drogi krajowej nr 1, mają mnóstwo zastrzeżeń co do tegoż przedsięwzięcia. Ostatnio również pojawiły się dodatkowe wątpliwości, a dotyczące tego, że w organach spółki, czy też bezpośrednio współpracujące ze spółkami, współpracują osoby, które są związane z Andrzejem Pałuckim, jak pan Krystian Łuczak, czy pan Szymczak, czy mąż pani Budzeniusz, rzeczniczki prasowej pana prezydenta, co dodatkowo tutaj budzi nasz niepokój. Ale proszę Państwa, jak Państwo pamiętacie, radni Rady Miasta zgłosili wniosek o nadzwyczajną sesję Rady Miasta i ten wniosek został odrzucony przez przewodniczącego Rady Miasta i chciałbym powiedzieć, że w dniu dzisiejszym zostaje złożony do wojewody kujawsko-pomorskiego, zostaje złożona skarga na pana przewodniczącego Rady Miasta, ponieważ pan przewodniczący Rady Miasta nie wykonuje swoich obowiązków, do których został powołany. Ja przypomnę panu przewodniczącemu, że jest przewodniczącym całej Rady Miasta, reprezentującej mieszkańców naszego miasta, a nie wybranej grupy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo pan przewodniczący właśnie w taki sposób się zachowuje, jakby był przedstawicielem tej grupy. Proszę Państwa, skarga na bezczynność przewodniczącego Rady Miasta, którą, tak jak powiedziałem, w dniu dzisiejszym składam. I tutaj proszę zauważyć, że pan przewodniczący Rady Miasta złamał postanowienia statutu miasta, który został uchwalony nie tak dawno przecież przez radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale i również postanowienia ustawy o samorządzie gminnym, bo przecież tam ustawa również mówi o tym, że spełniony wymóg dotyczący złożenia takiej sesji Rady Miasta to jest minimum w naszym przypadku 7 osób plus uchwała, porządek obrad i takie kwestie zostały złożone na tej konferencji wtedy, pamiętacie Państwo, w obecności zresztą Państwa, przekazane właśnie przewodniczącemu Rady Miasta i przewodniczący Rady Miasta, odpowiadając na pismo, stwierdził, że nie widzi pilności potrzeb dyskusji na temat tej właśnie materii, którą mamy rozpatrywać, czyli kontroli Najwyższej Izby Kontroli, a właściwie protokołu Najwyższej Izby Kontroli. Otóż gratuluję przewodniczącemu Rady Miasta, jeżeli on utratę 30 milionów złotych uważa za brak pilności, a więc proszę zobaczyć, że te 30 milionów złotych to nie tylko żywa gotówka, ale również kwestia zaciągnięcia zobowiązań na nasze miasto, bo przecież nie wypłaciliśmy tego z własnych dochodów, ale musieliśmy wyemitować obligacje, a więc to będzie dodatkowo również kosztowało. I teraz proszę zobaczyć, prezydent boi się dyskusji na ten temat, a więc przewodniczący Rady Miasta, którego kiedyś podwładnym był Andrzej Pałucki, nie zwołuje sesji Rady Miasta, a więc to, co powiedziałem już wcześniej, jest przewodniczący Rady Miasta jest taką tubą Andrzeja Pałuckiego i wykonuje chyba jego polecenia. I teraz pytania do pana prezydenta Andrzeja Pałuckiego chciałbym również skierować, skoro nie chcę rozmawiać na temat związany właśnie z wydatkowaniem środków naszych publicznych, które zostały zmarnotrawione, skoro jesteśmy okłamywani jako mieszkańcy miasta Włocławek w tej materii, to myślę, że należą nam się wyjaśnienia. Nam wszystkim mieszkańcom to nie tylko chodzi o to, żeby radni Rady Miasta dostali informacje na temat tych środków, które z naszego budżetu zostały wydatkowane, ale chodzi o to, żeby mieszkańcy taką informację posiadali. A więc proszę Państwa,
Chciałbym tutaj publicznie zapytać pana Pałuckiego, dlaczego nie udostępnił wyników badań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących właśnie drogi krajowej nr 91. Na całym odcinku pierwszego etapu zostały przez laboratorium zgłoszone nieprawidłowości, a więc wymiana tej nawierzchni powinna się odbyć na całej nawierzchni, na całej długości odcinka numer 1, natomiast odbyła się tylko w 4 punktach. Państwo dzisiaj przejeżdżając przez poszczególne skrzyżowania, jak na przykład tutaj to przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej, mogą zobaczyć, jakie są nierówności. Państwo mogą również zobaczyć przy ulicy Kapitulnej, jakie są nierówności na tej drodze. A ja przypomnę, że tam przy ulicy Kapitulnej nie tak dawno było przecież zrywana nawierzchnia już po wyremontowanej drodze i kolejny nadal są. A więc proszę zobaczyć, że wykonanie tej drogi jest nieprawidłowe. I teraz kolejne pytanie do pana prezydenta Pałuckiego. Czy właśnie to, że nie reaguje w odpowiedni sposób na nadzór nad wykonawcem drogi krajowej nr 91 jest związane z tym, że jego partyjni koledzy Krystian Łuczak i pan Szymczak zasiadają właśnie w organach rad nadzorczych spółek, które są podwykonawcami czy też wykonawcami drogi krajowej nr 91? Na te pytania powinniśmy poznać odpowiedzi. Następna kwestia. Proszę powiedzieć, czy Najwyższa Izba Kontroli, panie Pałucki, stwierdziła, że przy pierwszym etapie wybrano wykonawcę niezgodnie z przepisami prawa? Czy naruszono ustawę o zamówieniach publicznych? Czy to jest prawda? Proszę jeszcze o udzielenie informacji, dlaczego wciąż od jakiegoś czasu właśnie w kwestiach związanych z przetargami miejskimi przewija się zieleń miejska, która dostaje spore środki właśnie na ten cel. Proszę powiedzieć, ile było przekazanych środków na drogę krajową numer 91 właśnie dla zieleni miejskiej? Jaki był wstępny kosztorys, a ile przekazano tych środków de facto? Czy wstępny kosztorys opiewał na kwotę 500 tysięcy złotych, a blisko 2 miliony zostało przekazane dla właśnie tej spółki? Chcielibyśmy poznać odpowiedzi na te pytania jako mieszkańcy miasta. Proszę państwa, prezydent nie chce rozmawiać, czy boi się dyskusji na temat drogi krajowej nr 91. Jak widać, jego pierwszy zastępca uciekł z tego pokładu, a więc być może, że teraz nie ma kto odpowiadać na postawione pytania, a prezydent sam, widać, nie chce na te pytania odpowiadać. Czy ucieczka pierwszego zastępcy dziś do Platformy Obywatelskiej jest związana z tym, że właśnie on wiedział o tych nieprawidłowościach albo domyślał się, że takie nieprawidłowości są i dlatego postanowił zmienić barwy polityczne? To też jest pytanie do pana prezydenta i do jego byłego zastępcy. My jako mieszkańcy powinniśmy mieć wiedzę na ten temat i proszę nie chować głowy w piasek, panie Pałucki, tylko merytorycznie rozmawiać na temat 30 milionów, które zostały utracone. To są 221 mieszkań dla mieszkańców, to są ewentualnie kwestie podwyżek dla nauczycieli, urzędników, dla rozwiązywania różnych problemów. To są konkretne środki, które my jako miasto niestety bezpowrotnie straciliśmy. A weźmy jeszcze pod uwagę jedną kwestię, że proszę państwa, być może może się tak zdarzyć, że wykonawstwo drogi krajowej nr 1 niestety nie zostało wykonane tak, jak powinno i może nam grozić również utrata części dotacji, a więc będziemy musieli zwrócić być może część dotacji i tutaj też kto za to poniesie odpowiedzialność, kiedy nie było odpowiedniej osoby, która powinna nadzorować działania, które zostały podjęte, a niestety pan Andrzej Pałucki schował głowę w piasek i uważa, że nie ma problemu. Bardzo serdecznie dziękuję, jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Oczywiście. Mówił pan na tej pierwszej, na poprzedniej konferencji tak naprawdę, zgłaszając
postulat o to, żeby powstała nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Mówił pan, że niezależnie od tego, czy ona powstanie, czy zostanie zwołana, złożycie zawiadomienie do prokuratury. Tak, takie zawiadomienie do prokuratury oczywiście również zostanie złożone. Tak jak powiedzieliśmy, dla nas jest to karygodne zachowanie. Zresztą, tak jak powiedziałem, dokument, który został przekazany panu przewodniczącemu, a pan przewodniczący w piśmie pisze, że takich dokumentów nie miał. Państwo filmowaliście złożenie tegoż dokumentu, czyli uchwały rozstrzygającej Najwyższej Izby Kontroli. Ona tam ewidentnie wskazuje, kto jest odpowiedzialny za marnotrawstwo środków publicznych i takie zawiadomienie zostanie do prokuratury jeszcze w tym tygodniu złożone, do prokuratury apelacyjnej w Gdańsku. Tak jak powiedziałem, nie chciałbym tworzyć dyskomfortu dla prokuratorów naszych, żeby musieli rozpatrywać kwestie związane właśnie z naszym dzisiaj sprawującym władzę prezydentem, a więc dlatego do prokuratury apelacyjnej w Gdańsku taki wniosek zostanie złożony. No, chcieliśmy dyskusji, chcieliśmy wysłuchać argumentów prezydenta. Jak widać, tej dyskusji brak, więc trzeba podjąć dalsze kroki. To, że składacie sprawę do przewodniczącego, to jest jedno. To skoro się oznaczenia, ta sesja już się nie odbędzie. Nie ma nic. Wojewoda ma 30 dni na odpowiedź, oczywiście, jak pani zauważyła, dzisiaj jest 14, ale proszę zobaczyć, wniosek o złożenie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta został złożony w miesiącu październiku, a więc proszę zobaczyć, że my teraz chcieliśmy rozmawiać i teraz chcemy wskazać te nieprawidłowości przewodniczącego Rady Miasta. On nie miał prawa odmówić zwołania tej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Oczywiście liczę się z tym, że do tej sesji najprawdopodobniej nie dojdzie, bo nawet jeżeli, to przewodniczący wykorzysta inne argumenty, które prawem są dozwolone do tego, żeby się odwołać od decyzji wojewody, więc dlatego ten dzisiejszy briefing również po to, żeby rozpocząć dyskusję na temat drogi krajowej nr 91, po to, żeby nie zamieść pod dywan tych kwestii, które powinniśmy omawiać, tych spraw, które mieszkańcy od nas żądają, żebyśmy o nich mówili. Tak zrozumiało, nie zadał pan Tak, ale wnosiłem również o to, żeby na przykład na wrześniowej sesji Rady Miasta rozszerzyć porządek obrad, jak pamiętacie państwo, o właśnie ten punkt. I nie byłoby nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, nie byłoby właśnie dzisiejszego spotkania, gdybyśmy wtedy wprowadzili ten punkt, gdyby radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie chronili swojego prezydenta, doskonale wiedząc, że niestety środki zostały zmarnowane, to dzisiaj nie musielibyśmy tutaj rozmawiać na ten temat, tylko myślę, że być może już prokuratura mogłaby się zajmować spokojnie sprawą postępowania, które należałoby zbadać, wniosek, który został wysnuty przez Najwyższą Izbę Kontroli w tej uchwale, o której mówiłem państwu na poprzedniej konferencji. Okay. Mieliśmy konferencję przed Andrylem, mieliśmy konferencję przed Gązowym, dzisiaj na Polsce, jakie ma jeszcze pomysły? O poszczególnych pomysłach zostaniecie państwo poinformowani w odpowiednim czasie. No, naturalne jest, że ja nie będę zdradzał jak gdyby swojego kalendarza, jak zamierzam rozmawiać i w jaki sposób zamierzam docierać z informacjami do najszerszej liczby odbiorców i mieszkańców. Także pani redaktor pozwoli, że... Dlaczego tak, nie... tak ciekawe miejsca? Jaka jest pana teoria? Jak pan dobiera to miejsce? Pani redaktor, no myślę, że miejsca są związane z tematyką, a więc jeżeli rozmawiamy o drodze krajowej nr 91, no to jesteśmy nad drogą krajową nr 91. Jeżeli rozmawiamy o Anwilu, to jest to miejsce przy Anwilu. Jeżeli rozmawiamy o MZOZ-ie, to przy MZOZ-ie. I tak będzie dalej, bo nie zamierzam się zatrzymywać i nie zamierzam tylko stacjonarnie. Ja takim samym zamierzam być, jeżeli mieszkańcy obdarzą mnie zaufaniem prezydentem. Nie zamierzam siedzieć w marmurowym gabinecie i tam oczekiwać na pracowników, tylko zamierzam być aktywnym prezydentem, którego będzie pełno w mieście.